Mam nadzieję, że poznajecie tę grę i wiecie, kto jest najlepszy w nią. Na pewno nie ja. Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale z kanału Życią Gaming i dzisiaj ostatni raz zagramy w Geometry Dash Sub-Zero, bowiem chcę ukończyć rozdział Geometry Dash i jeszcze będzie na kanale pojawić się ta seria, ona po prostu jest nieśmiertelna, ale Geometry Dash Sub-Zero wydaje mi się, że już nie będzie, tak więc słuchajcie, no trzeba się trochę spieszyć, ale bardzo, bardzo, bardzo jestem wstrząśnięty tym, co się stało, jak wrzuciłem pierwszy film z Geometry Dash Sub-Zero. Co wyście zrobili pod tym filmem? Przecież to kurde rzuca się w oczy, jak się wejdzie na kanał, przecież ja tutaj kurde League of Legends, ale zobaczcie, no przecież to wszystko, po prostu to wszystko wychodzi, ale normalnie ja dalej nie wiem, co wyście co odwalili. No i to jest po prostu dla mnie niesamowite w ogóle. Zobaczcie w ogóle, ja nie mogę. Ile tam było komentarzy? Z 10? Z 11? Ja nie mogę. Ale to bardzo wam za to dziękuję, bo po prostu rozbiliście system. Po prostu, no nie wiem, jak to wyrazić. Po prostu najzwyczajniej w świecie jestem mega zaskoczony. Mile zaskoczony. I to pamiętajcie, no jakby to mnie dosyć motywuje do nagrywania nowych treści. Sam też jako taki youtuber jestem mega zadowolony z tego, że już mam jakąś może widownię. Nie wiem, czy w sumie to może nie jest jakieś fake konta, ale nie, ja z fake kontami podchodzę mega ostrożnie i nie mam ich za dużo. Tylko jedno czy tam dwa, no bo wiecie, na początku to ja musiałem sobie ogarnąć te pierwsze dwie subskrypcje, więc to... Gramy, podgłośniły mnie co słuchawki, możecie zobaczyć, że teraz przynajmniej słychać grę, ale z kolei, no, wy będziecie słyszeć tą grę na filmie, ja co prawda będę ją słyszeć troszeczkę głośniej niż wy, ale mam nadzieję, że w końcu będzie słychać audio, a nie tylko moje biadolenie o wszystkim i o niczym. Jestem mega ciekawy, czy dzisiaj uda mi się przejść tę grę. Jestem mega naprawdę ciekawy, czy to mi się uda. No bo nie oszukujmy się, ten level jest po prostu trudny, a sam nie do końca kojarzę tak naprawdę, co się w tym levelu znajduje potem, ale zobaczymy. Pum. Pum, pum, pum. No niestety, tak to będziemy umierać. Co? Okej, niestety mamy tutaj lekki problem w postaci reklam. Ale no trudno, no mam nadzieję, że się bez nich obejdziemy. Jeszcze raz zaczynamy, jeszcze raz, moi drodzy, druga próba. Ale nie, ja mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej pobijemy rekord. Ten odcinek nie powstał po to, żeśmy sobie pogadali. Takie pogadanki, cacanki czy coś w tym stylu. Mi tylko po prostu o to, abym mógł tę grę przejść i przy okazji troszeczkę pointegrować sobie z wami. Ale mówię, ja tutaj jestem mega zaskoczony ciepło odzewem. Po prostu wydaje mi się, że moje twierdzenie, że nie chcę oglądać Geometry Dash, bo jestem noobem, jest nieprawdą chyba. W sensie nie tyle, że jestem, nie jestem noobem, tylko po prostu tyle, że nie chcecie oglądać Geometry Dash, bo sądząc z tej oglądalności, to wy naprawdę chcecie to oglądać. I ja myślę, że to jest ta seria, którą powinienem po prostu zacząć nagrywać tak zawsze, nie? Dalej czekam oczywiście na 5 łapek w górę League of Legends. Ja nadal czekam, ja już mam, moi drodzy, już tam, w sensie, szczerze przyznam się, że nie grałem od czasu, gdy postawiliśmy ten challenge w ostatnim odcinku, który zresztą to jest najśmieszniejsze. On ma teraz 22 wyświetlenia po dwóch dobach od wrzucenia. A przecież, moi drodzy, po 40 minutach ten materiał z Geometry Dash ma tyle samo wyświetleń, ile ten po dwóch dniach. Szybko, teraz musimy się skupić tutaj, teraz klik. Oh no. I... Pum, pum, pum. Ja nie wiem, co się stało. Dobra. Przyznam szczerze, że doszliśmy dosyć daleko. Ja jestem mega ciekawy, jak to się skończy ten materiał. Czy my to przejdziemy, czy ja rozwalę mój telefon, czy telefon rozwali mnie. Szczerze mówiąc, to myślę, że ta druga opcja będzie bardziej korzystna. Chociaż... No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trudność polega na tym, że ja tego w ogóle na practice nie przechodziłem, ale no dobra, może kiedyś przechodziłem to na practice mode, ale to chyba nawet nie pamiętam kiedy i w ogóle co tam było, więc jakby najtrudniejszy jest ten moment, wydaje mi się, że ten moment jest po prostu najtrudniejszy, więc się po prostu zamknę.
No i właśnie, niestety ten moment jest dosyć trudny, piąta próba. Lecimy z tematem, moi drodzy, lecimy, lecimy. Ja mi nie zależy na czasie czy coś w tym stylu, tylko po prostu chciałbym to ukończyć, a przy okazji nieco, no mówię, już mówiłem, pointegrować z wami, wiecie, no wiadomo, tak wiecie, tak troszeczkę nieformalnie, bo i tak ja i tak was nie słyszę, bo w sumie to nic nie mówicie. Ale tak wiecie, online'owo jesteśmy razem, wiadomo. Ja już chciałbym wam powiedzieć, że ja nie będę zbierać tych coinów, mi chodzi tutaj po prostu o to, żebym to przeszedł, jakby nie zależy mi na tym, żebym przeszedł to z coinami czy coś w tym stylu. Okej. Okay. Rub. O, no i szkoda. Jeśli chcecie może więcej geometry dasz, może uda się nagrać Warda i Meltdowna, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja myślę, że tutaj wiedziecie, rozbijacie system. Ja, moi drodzy, przechodzę całe geometry dasz Meltdown ze wszystkimi coinami, jak wbijecie 10 łapek. To jest po prostu... Ja wiem, że wy to zrobicie, bo wy na pewno chcecie, abyś zobaczył, jak się męczę, drogi widzu. Tak więc, no... Zostawcie łapki, a potem możecie tylko popatrzeć jak karce. No i ogólnie. Jeśli chodzi o regularność filmów, które będę przesyłał, bo wiecie, miesiąc przerwy trzeba niestety trochę nadgonić. Prawdopodobnie filmiki będą pojawiały się codziennie i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ewentualnie co dwa dni, ale na stówkę będzie to co tydzień w piątek. Chociaż ja nawet myślę, że gdy zachowamy ten tempo, to będziemy codziennie wrzucać materiały. Widzę, że to robi mi dobrze na kanał. Okej, teraz muszę się skupić ciszej. No nie rozumiem, ale muszę wam przyznać, że no po prostu mi to lepiej wychodzi niż wcześniej. Może to jest po części tego, że zrobiłem sobie przerwę i napiłem się pół litra coli, ale na pewno tego, że już znam ten level. No i widzicie, no ale ja naprawdę jestem mega... Ja naprawdę chciałbym, żeby ten kanał był za kilka lat dużym kanałem. Nie będę przestawać nagrywać filmów, mam taką nadzieję przynajmniej. Bo widzę, jak to rośnie, moi drodzy. Suby co prawda nie rosną, chociaż zaobserwowałem w ostatnim tygodniu wzrost, bo z 32 zrobił się 33. Ktoś zasubował i to wcale nie byłem ja w 15 kontach. Myślę, że nie zrobiłbym czegoś takiego sobie, ale teraz muszę... Okej, okay, jeszcze raz. Come on. Teraz tak, proszę, błagam. Okej. Okej. Oj. Oj, oj. Dobra, moi drodzy, udało nam się to przejść, Power Trip, Unlocked Unicorn. Ja pierniczę za ósmym razem, 9 minut, co się tu kurde stanęło, nie rozumiem, rozwaliło mi to mózg, po prostu, moi drodzy, rozwaliło mi to mózg. No i czy to nie wygląda wspaniale, wszystkie levele przejść na stówkę? No to jest po prostu, moi drodzy, niesamowite. Teraz tutaj specjalnie będę trząsał ekranem po to, żeby był efekt specjalny. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że cel został odcinka zamierzony. Zapraszam serdecznie na mojego Instagrama, bo będę wrzucać tam kolejne klipy. I nie tylko informacyjne dotyczące filmów na przeciąg gaming. Tak więc, moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas spędzony w Geometry Dash Sub-Zero razem. Pamiętajcie, że wszystkie filmy, które są, będą od tej chwili wrzucane, linki do tych filmów, w opisie filmu, na przykład tego. Tak więc bardzo wam serdecznie dziękuję, życzę miłego powodzonka, no i cześć!